Normalnie to Wy przychodzicie na parafię, abyśmy się tutaj mogli czegoś nowego nauczyć o Panu Bogu. Dzisiaj, wyjątkowo, kolejny raz, to ja przychodzę do Was. Mamy dziś niedzielę palmową. Myślę, że część z Was dobrze pamięta, dlaczego właśnie niedziela palmowa. Mam tutaj takie symboliczne palmy. Czy Wy macie w domu także różne rośliny? Ale dlaczego o tym mówię? Za chwilę o tym trochę więcej opowiem. Mam dzisiaj ze sobą mapę. Mapę Jerozolimy. Jerozolima to takie miasto, które dokładnie nie wiemy, ile lat ma. Różni naukowcy, badając, wiedzą, że na pewno ma ponad 3000 lat. Czytając Słowo Boże, szczególnie Stary Testament, dowiadujemy się o wyjątkowym mieście. Król Dawid chciał zbudować stolicę, dlatego zbudował Jerozolimę. Początkowo była ona malutkim miastem. Tak, jak tutaj ją widzimy, wyglądała za czasów Pana Jezusa. Pan Jezus w Jerozolimie był wielokrotnie. Czytamy o tym na kartach Nowego Testamentu. Wtedy, kiedy się urodził, Maria z Józefem przyprowadzili go, aby nadać mu imię i podziękować Bogu, że się bezpiecznie urodził. Kiedy miał 12 lat, przyszedł do świątyni, aby tam móc przeczytać Słowo Boże i stać się pełnoprawnym Żydem. A dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o wyjątkowej wizycie Pana Jezusa w Jerozolimie. Ale zanim to, spójrzmy na to miasto. Troszeczkę więcej o tych miejscach będziecie się dowiadywać na rekolekcjach, które pojawią się już od jutra. Zachęcam Was do oglądania. Tutaj znajdował się miejsce, gdzie Pan Jezus razem ze swoimi uczniami zjadł ostatnią wieczerzę. W tym miejscu znajdował się pałac Heroda. To tam Pan Jezus był prawdopodobnie sądzony. W międzyczasie najważniejszym miejscem, które Pan Jezus wielokrotnie odwiedzał nawet w czasie Wielkiego Tygodnia, to świątynia Heroda, w której Pan Jezus nauczał, w której Pan Jezus wyrzucił przekupniów. Tutaj znajduje się Golgota. Golgota zwana wzgórzem Czaszki. Od Kalwaria Czaszka. W tym miejscu Pan Jezus umarł na krzyżu. Ta część murów została dobudowana później. A w tym miejscu znajduje się ogród Getsemane. To jest Dolina Cedronu. Tutaj także jest Góra Oliwna. To w tym miejscu, poza murami miasta, w ciszy Pan Jezus próbował zachować spokój i modlić się do swojego Ojca. Zaraz obok świątyni znajduje się twierdza Antonia. Prawdopodobnie tam Pan Jezus spędził część czasu, kiedy był uwięziony. Ale o tym wszystkim będzie w rekolekcjach, zapraszam. W Niedzielę Palmową, którą dzisiaj świętujemy, przypominamy sobie właśnie to, jak Pan Jezus ten jeden wyjątkowy raz wszedł do Jerozolimy. Jerozolima to miejsce, gdzie kiedyś, a także dzisiaj, wierzący oraz turyści przybywają, żeby zobaczyć to wyjątkowe miasto. Tego dnia Pan Jezus posłał swoich uczniów, aby poszli i znaleźli osiołka, na którym jeszcze nikt nigdy nie jechał. Uczniowie wykonali jego prośbę, przyprowadzili osiołka, położyli na nim swoje szaty i Pan Jezus na nim usiadł i wjechał do Jerozolimy. Kiedy zbliżał się do miasta, zdarzyło się coś wyjątkowego. Ludzie kładli przed nogami osiołka swoje szaty oraz rwali palmy z drzew, które kładli i wołali: Hosanna, Hosanna synowi Dawidowemu. Pan Jezus wjechał do Jerozolimy.
I tam spędził między innymi swój ostatni tydzień życia. Zastanawiam się, co ludzie myśleli, kiedy wołali do Pana Hosanna synowi Dawidowemu. Zastanawiam się, co uczniowie czuli, kiedy Pan Jezus był tak wiwatowany na Jego cześć i witany wjeżdżając. Zastanawiam się, jak Ty dzisiaj postrzegasz tą historię. Zdarzyło Ci się kiedyś widzieć, jak na przykład skoczkowie bądź jakaś Twoja ulubiona drużyna wraca do Polski? Wielu turystów, wiele kibiców patrzy, wiwatuje i się cieszy, że wracają. Wtedy tak ludzie cieszyli się na przyjazd Pana Jezusa. A co wydarzyło się kilka dni później? Przypomnij sobie tą historię. Zastanówcie się, czy także Wy dzisiaj chwalicie Pana Boga, wysławiacie Jego imię, bo naprawdę mamy za co dziękować. Wkraczamy we wielki tydzień. W tym czasie normalnie chodzimy do kościoła, przypominamy sobie o wydarzeniach. Na lekcjach religii najczęściej już mówiliście o tych wydarzeniach, co się wydarzyło. Wielki Czwartek, Ostatnia Wieczerza, Wielki Piątek, ukrzyżowanie Pana Jezusa i niedziela. Ta radosna nowina, radosna wieść. Naprawdę mamy za co Pana Boga chwalić i Mu dziękować. Zachęcam Was, abyście także Wy w tą niedzielę palmową pomyśleli nad jakąś piosenką czy słowami z Hosanna, Alleluja i chwalili Pana Boga. Dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia z Panem Bogiem.